Niestety w debacie publicznej przyzwyczailiśmy się bardzo dużo mówić o winie, mało o odpowiedzialności. Tak samo jest z polskim systemem prawa rodzinnego, w którym dużo mówimy o władzy rodzicielskiej, ale bardzo mało o rodzicielskiej odpowiedzialności. Ten stan rzeczy może się zmienić. W 2018 roku Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, przedstawił projekt kodeksu, który uwzględnia odpowiedzialność rodzicielską i wyrzuca z niej władzę rodzicielską. Najwyższy czas wrócić do debaty publicznej na ten temat. Odpowiedzialność rodzicielska jest znacznie ważniejsza niż rodzicielska władza.